bo mieliśmy szczęście tam w końcówce pierwszej połowy, że Grzesiu po pierwsze nie wybił sobie zębów, po drugie nie dostał drugiej żółtej kartki, bośmy grali w osłabieniu. Również mieliśmy szczęście, że niektórzy najlepsi piłkarze Wysp Owczych nie przyjechali, bo nie grali osłabieni. I wygraliśmy 2-0, nie wygraliśmy my, to Wyspy Owcze przegrały, bo ten rzut karny, myślę, żeby ten karny nie był podyktowany, to by były ciężary do ostatniej minuty. I tylko proszę mi, nie mówcie, że wygraliśmy 2-0, to jest najważniejsze, bo dopisujemy 3 punkty, bo was poblokuję, nie będziecie moimi znajomymi. Dziękuję. Czyli nie zgadzasz się z takim stwierdzeniem, jak to Hiszpanie często mówią po trudnych meczach, że trzeba umieć cierpieć na boisku i to dzisiaj reprezentacja Polski zrobiła. Wiesz co, mnie boli to, że ja nie widziałem pomysłu, ja nie widziałem chęci. My od bramkarza lagowaliśmy, a były momenty, że to Wyspy Owcze od swojego golkipera rozgrywały piłkę. No jeśli nie z takim zespołem, to z kim my chcemy grać w piłkę? Ja myślałem, że to będzie 3-4-0. Wchodzą zmiennicy, odpoczywamy, a tu lewy zakrywa usta, zakrywa uszy, coś pokazuje. No, ja przypomnę, że to on dał wywiad i powiedział wszystko, co chciał na swoich kolegów w szatni. A to jest prawo ulicy, czyli tak nie mówimy. No to takie, wiesz, no trochę dziecinada, taka zabawa w piaskownicy. Ale już wam oddaję głos. Chciałbym ci odpowiedzieć na pytanie, z kim mamy grać w piłkę, jak nie z Wyspami Owczymi, bo w końcu 103 miejsca w rankingu FIFA, Kuba, ale dzisiaj jakoś tej różnicy specjalnie na boisku w sumie widać nie było. Jakie są twoje pierwsze odczucia po tym spotkaniu? Ja się odniosę do tego, co ty powiedziałeś, czyli nawiązałeś do słów Hiszpanów, którzy mówią o tym, że trzeba umieć cierpieć na boisku. Natomiast ja mam wrażenie, że kibic reprezentacji Polski musi umieć cierpieć albo przed telewizorem, albo co gorsza na Stadionie Narodowym, bo dzisiaj to, co widzieliśmy, to nie był futbol godny drużyny, która ma jakiekolwiek aspiracje, jeżeli chodzi o futbol europejski. Moje odczucia są bardzo podobne do tych, którymi podzielił się Łukasz, czyli gdyby nie rzut karny, gdyby nie ta końcówka, w której pewnie już po części zaczęło brakować sił naszym rywalom, kiedy też nie mieli już w zasadzie czego bronić, bo przegrywali 0-1 po tym rzucie karnym, to faktycznie albo by się to skończyło 0-0, albo jakimś absolutnie kompromitującym dla nas golem po kontrze i przegralibyśmy 0-1. Graliśmy z Wyspami Owczymi, a mówiąc tak pół żartem, pół serio, wyglądali nasi piłkarze jakby zbaranieli.